Proszę Państwa, no mamy 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, która jest wyjątkowa, dlatego że przebiega w warunkach zarządzonej pandemii. W związku z tym jest surowy zakaz, rząd wprowadził surowy zakaz odbywania zgromadzeń powyżej 5 uczestników. No i cała Polska jest w czerwonej strefie. W związku z tym, że jesteśmy w czerwonej strefie, to natychmiast rozpoczęła się rewolucja macic. Rewolucja macic polegała na demonstracjach, zresztą często bardzo agresywnych, pod hasłem wypierdalać i jebać. No i tam te demonstrantki, płci obojga zresztą, demonstrowały, żeby dopuścić aborcję na życzenie aż do końca życia chyba, bo do 9. miesiąca ciąży to jest za krótko, to nie wszystkie macice by zdążyły się wyabortować. No, krótko mówiąc, zgromadzeń było bardzo dużo, blokada całych miast, no i nikt nie ośmielił się tam specjalnie przeszkadzać, bo wiadomo, kobiety nie bij nawet kwiatkiem, a cóż dopiero pałą. No, takie rzeczy się u nas nie zdarzają. To jest sprzeczne z europejskimi standardami, no i nad naszą tu tubylczą polską obyczajowością. No i w związku z tym pojawiły się pytania, no a jak będzie tegoroczny Marsz Niepodległości wyglądał, bo przecież cały czas nie wolno odbywać zgromadzeń z udziałem więcej niż 5 uczestników. No i w związku z tymi niepokojami organizatorzy Marszu Niepodległości, pan Brunkiewicz, pan Tumanowicz, zaproponowali, żeby ten marsz był tego roku zmotoryzowany, to znaczy, żeby uczestnicy przyjechali samochodami, te samochody i czy motocykle miały być udekorowane flagami, no i tak właśnie by wyglądał ten marsz. Ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Część tych przyjezdnych kierowców policja kierowała na parkingi i tam dobrotliwie im radziła, żeby jak już nie mogą wytrzymać bez tej niepodległości, to żeby pieszo szli, przyłączyli się do tego marszu. No i w ten sposób druga część marszu już była piesza. Pojawiły się tam race, pojawiły się rozmaite sztandary. No i chyba pojawiła się Antifa, dlatego że w okolicy ronda generała de Gaulle'a jacyś uczestnicy rzucili się na policjantów, tam zaczęli rzucać w nich racami. Jest to bardzo, to bardzo pasuje do takich prowokacyjnych zachowań. Ja pamiętam jeszcze z 1968 roku, z marca, kiedy przypadkowo zresztą znalazłem się na krakowskim przedmieściu przy kościele Świętego Krzyża. Na dole było ZOMO i aktyw robotniczy z pałami. No i pod tym naporem wycofaliśmy się na schody, a potem do wnętrza kościoła Świętego Krzyża i z nami się wycofał jeden taki jegomość, który był strasznie był rozwścieczony i z tej wściekłości chciał ściągnąć z ołtarza lichtarz. I żeby oczywiście przyłożyć tym ZOMowcom i tak dalej. No ale został obezwładniony i wyrzucony na zewnątrz. I co się okazało? Podszedł do tych milicjantów, którzy wcale go nie spałowali, tylko widocznie powiedział im, że jest tutaj, to jest swój człowiek, jestem swój człowiek. No i oni nic mu nie zrobili. Tam się wtopił ten tłum. Widać wyraźnie, że wszystko zostało przygotowane tak jak podczas poprzedniego Marszu Niepodległości, kiedy to na polecenie ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, tam jacyś tajniacy podpalili budkę strażniczą pod rosyjską ambasadą, no i wtedy się to straszne oburzenie zapanowało, jak to można, takie akty wandalizmu. No i Gazeta Wyborcza
Żydowska Gazeta dla Polaków już się dostraja do tego tonu, powiada: chuligani tutaj, to tak jak w 1976 roku, przyjaciele dawni dla pana tego redaktora tam pisali o warchołach i to tego, warchoły i kolesie, no to teraz nie warchoły, tylko chuligani. Wiadomo, że te panie, które tam nawoływały, żeby wypierdalać i tak dalej, to nie są żadni chuligani, to jest sama esencja, że tak powiem, Kindersztuby. No, a jak trzeba, żeby chuligani się pojawili, no to oczywiście jak na zamówienie. Znowu stawiam to pytanie aż do znudzenia, bo jeżeli to prawda, że tam bojówki Antify, zamaskowane bojówki Antify na tym rondzie de Gaulle'a dokazywały, to co u diabła robi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? No albo jest tutaj, czymś się potrafi wykazać poza jakimiś takimi nękaniem takich jak osobników jak ja, albo, ale to nie jest specjalnie trudne, albo rzeczywiście pilnuje państwa przed jakimiś niemieckimi tutaj hitlerowcami. Więc trzeba to pytanie ponawiać, bo ono oczywiście pozostaje bez odpowiedzi, no ale trzeba je stawiać. Proszę Państwa, tymczasem strajk kobiet schował się w mysią dziurę, bo tu wiedzieli, że to nie są żarty, że tutaj mogą im zrobić kuku. No i kwaśne winogrona, bo ogłosiły, że taki strajk to teraz będą praktykować, że będą siedzieć w domu i tam nie wystawiać nosa za drzwi, żeby im tego nosa nikt nie rozbił, żeby im krwi nie spuścił. No widzimy, że zuchwałość wściekłych kobiet ma swoje granice i to jest właśnie jedna z tych granic, którą trzeba by jakoś wytyczyć i potem jej pilnować i bronić. Proszę Państwa, ale oczywiście strajk kobiet na tym nie poprzestaje. Zresztą zaczynają tam powstawać nowe inicjatywy. W ostatnich dniach pojawiła się zupełnie nowa inicjatywa pod nazwą Polskie Babcie za Aborcją. Polskie Babcie za Aborcją zadebiutowały podczas demonstracji na Alei Szucha w Warszawie przed Ministerstwem Edukacji. One domagały się tam wyabortowania z tego ministerstwa pana ministra Czarnka, bo pan minister Czarnek tam zapowiada, że genderactwo świeci z polskich uniwersytetów i tak dalej. No w ogóle tu strasznym wrogiem numer jeden się stał, chyba nawet większym od Jarosława Kaczyńskiego, bo babcie przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu dotychczas nie demonstrowały, ale Polskie Babcie za Aborcją, no któż nie doceni smakowitości tego sformułowania. Proszę Państwa, to jest, tym żyje Polska, o ile jeszcze trochę pożyjemy, dlatego że pan Andrzej Horban, doradca doskonały pana premiera Mateusza Morawieckiego, doradza mu, żeby cały kraj zamknął aż do 29 listopada. No chyba to ten sam pan profesor Horban, czy to aby nie on doradził premierowi Mazowieckiemu, żeby cmentarz że pozamykał 1 listopada. No, myślę, że tutaj pewną rację miał francuski premier Jerzy Clemenceau, premier Francji z czasów I wojny światowej, kiedy mówił, że wojna to jest zbyt poważna sprawa, żeby ją powierzać wojskowym. Myślę, że epidemia to też jest zbyt poważna sprawa, żeby ją powierzać lekarzom, no bo jak lekarzom tutaj damy ostateczne słowo, pozwolimy, żeby oni mieli ostatnie słowo w tej sprawie, to oni nas wszystkich pozabijają, dopóki jesteśmy zdrowi, żebyśmy zmarli już całkowicie wyleczeni. Nie ma takich poświęceń, które
których byśmy nie dokonali na rzecz zdrowotności. Także trzeba uważać, żebyśmy nie umarli z głodu, ale za to będziemy całkowicie zdrowi. Więc trzeba uważać, że tak powiem, z tą epidemią, nawiasem mówiąc, pojawiło się światełko w tunelu, bo firma Pfizer chyba ze Stanów Zjednoczonych ogłosiła, że wynalazła szczepionkę, no i w dodatku taką na 90% skuteczności tego samego dnia, jak ta firma taką triumfalną wiadomość podała, to jej prezes sprzedał akcje za prawie 6 milionów dolarów. No widać wyraźnie, że na pandemii to świetny interes można zrobić. Oczywiście nie każdy, tylko tacy, którzy tam mogą takie interesy robić. Proszę Państwa, jakby tego było mało, to w Stanach Zjednoczonych na razie nie wiadomo, kto wygrał wybory, to znaczy stacje telewizyjne ogłosiły, że wygrał wybory Joe Biden, ale Sąd Najwyższy na razie nie daje żadnego głosu z siebie, między innymi dlatego, że prezydent Trump i jego zwolennicy naskładali sporo pozwów tam wskazujących na to, że te wybory zostały sfałszowane. No tam się pojawiło na przykład, mój honorable korespondent mi doniósł, że w stanie Michigan objawił się wyborca, który się urodził w roku 1902, więc miałby teraz 118 lat, ale jak demokracja tu wzywa, tu nie ma takiej drogi, złej drogi do swej niebogi. No i oczywiście zarejestrował się i głosował. W tym celu musiał zmartwychwstać. No, ale czego się nie robi dla demokracji? Proszę Państwa, zwracam na to uwagę, dlatego że kiedy w Polsce cmentarze były zamknięte, no to w tym logika, jaki można się było dopatrzeć, dlatego że na cmentarzach śmiertelność sięga 100%, ale okazuje się, że są wyjątki. Jeżeli demokracja wzywa, no to tacy najwięksi demokraci potrafią nawet zmartwychwstać, żeby wziąć udział w głosowaniu. Oczywiście na prezydenta Bidena, to jasne, to już nie muszę tego dodawać, bo to jest oczywista oczywistość. No i proszę Państwa, nie wiadomo, czym to się zakończy. Żydowska Gazeta dla Polaków już ze skóry wyłazi, żeby tutaj ugruntować w przekonaniu swoich mikrocefali, że jedynym słusznym zwycięzcą tych wyborów jest Joe Biden. No to tak można powiedzieć, że w sensie ogólnym, dlatego że nawet gdyby się okazało, że on będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to z uwagi na jego pewne, że tak powiem, właściwości może nie dotrwać na tym stanowisku do końca kadencji. Bardzo możliwe, i to pojawiają się takie spekulacje, że być może po roku już zastąpi go pani Kamala Harris. Pani Kamala Harris, która sama nie ma prawidłowych korzeni, to ma rozgałęzione, rozmaite, ale to nie są te najlepsze, ale ma męża już tym razem z korzeniami, więc pani Kamala Harris z uwagi między innymi na te korzenie jest, co tu dużo ukrywać, prawdziwą komunistką, co by oznaczało, że już wkrótce bez żadnego głosowania stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych zajmie ktoś taki. Ale nawet gdyby tak nie było, to Joe Biden też daje wyraz swoim preferencjom, bo mianował tam, przyciągnął do swojej ekipy jegomościa, który jest eutanazistą. On uważa, że ludzie nie powinni żyć dłużej jak 75 lat, a potem, no to potem wiadomo, potem trzeba ich do gazu, albo do chloru, albo do dołu z wapnem, no i w ten sposób świat zostanie ulepszony. Nie jest to pierwszy taki pomysł, bo tam inni też wpadali na takie pomysły, żeby ulepszyć świat. Na przykład Lenin wpadł na taki pomysł, czy Marks nawet, żeby ulepszyć świat.
jak się wyeliminuje z niego niewłaściwe klasy. Adolf Hitler wpadł na pomysł, że świat będzie lepszy, kiedy wyeliminuje się z niego niewłaściwe rasy. No a ten eutanazista uważa, że należy wyeliminować starców. Proszę Państwa, to jest ciekawa historia, bo on nie był jedyny. Stefan Kisielewski opowiada taką anegdotkę, kiedy jeszcze naczelnym redaktorem Tygodnika Powszechnego w Krakowie, gdzie te czasy, był ksiądz Piłowarczyk, no i pewnego dnia przyszedł tam do redakcji profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i przyniósł artykuł o tym, że trzeba by likwidować starców. Właśnie z podobnych powodów. No i ksiądz Piłowarczyk czyta, mówi, no panie profesorze, w katolickim piśmie coś takiego niemożliwe. Więc on zabrał ten artykuł i sobie poszedł. Kisielewski po kilku dniach spotyka go na plantach i pyta go, jak pan profesor się czuje. A on mówi, nie chcecie likwidować starców, to co mam robić? Dobrze się czuję. No więc tutaj ten jegomość też już jest podeszły w wieku, już nie mówiąc o prezydencie, czy tam kandydacie na prezydenta Joe Bidenie, który ma 78 lat, no i takie różne cechy. Więc nie wiem, czy by oszczędził prezydenta Bidena na tym stanowisku. No widzimy, że człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Proszę Państwa, jesteśmy zatem w przededniu, być może, że w przededniu całkowitego lockdownu. No i to oczywiście będzie miało konsekwencje nie tylko dla demokracji, bo tym razem chyba już żadna rewolucja Macic nie będzie tolerowana. No a na tych organizatorów Marszu Niepodległości pewnie się posypią piękne wyroki, no bo widać po takiej niesymetrycznej reakcji policji na rewolucję Macic i na Marsz Niepodległości, że naczelnik państwa, który teraz jest przecież wicepremierem nadzorującym wszystkie trzy resorty siłowe, coś w związku z tym znowu knuje.